W ubiegłą sobotę Góra Szybowcowa rozbrzmiewała muzyką aż do niedzielnego poranka. Przygotowaliśmy relację z tego wydarzenia. Zapraszamy. Od samego rana w sobotę, 26 września, świeciło słońce. Na niebie nie było ani jednej chmurki. A na Górze Szybowcowej było gwarno i robiło się coraz tłoczniej. Jak obiecywali organizatorzy, czyli agencja Góra Szybowcowa, przez cały dzień, aż do rozpoczęcia koncertu, odbywały się różne imprezy. Byli rycerze prezentujący pojedynki i strzelanie z kuszy. Można było pojeździć konno, polatać samolotem i po raz pierwszy w Jeleniej Górze również pasażerskim balonem. Sama Góra Szybowcowa została przygotowana w sposób szczególny. Były mosiężne postacie czekające na UFO, wykonane przez Zbigniewa Frączkiewicza oraz stojące w wierzchołkach trójkąta równobocznego drewniane stosy, wykonane przez uczniów Liceum Plastycznego i Elektronika według projektu Leszka Chorążyczewskiego. Scena wielkości 400 metrów kwadratowych została ustawiona na stoku od strony Jeleniej Góry amfiteatralnie. Słuchacze nie mieli problemów ani z usłyszeniem, ani z zobaczeniem wykonawców. Na dużym ekranie obok sceny można było oglądać poszczególnych muzyków w zbliżeniu. Jakość dźwięku była również doskonała. Zresztą trudno się dziwić, gdyż zarówno dźwiękiem, jak i efektami świetlnymi zajmowali się fachowcy. Tańcz wolna wyspa. Thank you.
Adam Dziąg, główny organizator koncertu na Górze Szybowcowej we wrześniu. Jak się czujesz po koncercie? No, główny organizator to może nie. Jurek Karmiński jeszcze jest w tej w symbiozie, że tak powiem. No i tyle. No, dodaj Jurka, bo to uczciwie, po prostu, bo tak jest. Masz rację, ale faktem jest, że Góra Szybowcowa przede wszystkim wiąże się z twoją osobą. No dobrze, no jak po imprezie pytasz, tak? No to 5 miesięcy pracy, żeby przygotować taki koncert. Jeszcze miesiąc pracy, żeby zakończyć ten koncert. Rozliczeń, zbilansowania, wszystkich, żeby wszystkich zadowolić, a głównie po prostu, żeby zamknąć koncert. To jeszcze miesiąc pracy, no to miesiąc przede mną. Jeszcze październik pracuję przy koncercie dosyć ostro, także cały czas jestem na miejscu, dostępny dla wszystkich. Słuchów chodzących po Jeleniej Górze, wśród ludzi, którzy tam byli, no wszystkich zaskoczyła imponująca estrada, wspaniałe nagłośnienie. Znaczy ja mógłbym o koncercie długo opowiadać, w tym wywiadzie być może nie. Kiedyś jak ktoś ma ochotę, to niech mnie dorwie na ulicy i spyta. Natomiast rzeczywiście koncert był profesjonalny w moim odczuciu i w odczuciu wszystkich ludzi na obecnych na tym koncercie. Po raz pierwszy zawodowa estrada, oświetlenie jakie jeszcze w Polsce nie grało. W ogóle miejsce, usytuowanie estrady także niesamowite i podsumowując, ten koncert miał swoje kłopoty, o których ja wiem. Ale powiedzmy, te kłopoty w ciągu miesiąca będą zakończone dla wszystkich, dla mnie także. Podsumowując, dobrze się koncert odbył, zawodowy, cudowny, przepiękny, jakiego jeszcze w Polsce nie było. I ja myślę, że taką świadomość chciałbym przekazać wam wszystkim, którzy mnie słuchacie w tej chwili. Takiego koncertu w Polsce na takim poziomie profesjonalnym praktycznie nie było. To jest zawsze sztukowanie, łatanie dziur, jak to w Polsce. Tutaj rzeczywiście to jakoś tak, nie wiem, tak się odbyło, że... Po raz pierwszy w Polsce tak profesjonalnie, ładnie zabrzmiało to wszystko. Ja miałem wiele obaw, czy tak będzie. Łącznie z tym studiem, w którym Mariola także uczestniczyłaś, czyli tym ekranem dużym takim, który wyświetlał zbliżenia robił. To eksperyment w skali kraju był, jeżeli chodzi o... No, pomijając profesjonalne koncerty w Sopocie czy w Opolu. Ale tam są telebimy zmontowane z tak zwanych ekranów monitorowych i to dosyć proste urządzenia są. Natomiast to, co myśmy tu jakieś sztuki wyczyniali na tym ekranie, po raz pierwszy miały miejsce w kraju i udało się. Szybowcowy był Gintrowski, był Czesław Niemen, był Seweryn Krajewski, rozmowy były prowadzone z Ciechockim, to te ważniejsze nazwiska, nie było tak, ich. To znaczy tak, była lista pełna, z której i tak nie wszyscy dojechali, była lista, z którymi rozmawiamy. Z tej pełnej listy też nie wszyscy dojechali. Powiem od razu, nie dojechali dlatego, że olali.
Czyli nawet nie zakomunikowali w ostatniej chwili, dlaczego nie raczą przyjechać. Zostawiam to bez komentarza specjalnego, bo po co właściwie. Tak się zachowujemy, jak się zachowujemy, zostawmy. Natomiast listy, która ewentualnie, z którą rozmawialiśmy, Michał Urbaniak, Urszula Dudziak odpadli w czwartek przed imprezą, czy w środę, z powodów tego, że nie wytrzymałbym tego finansowo. Krótka odpowiedź. A pozostali muzycy bardzo elegancko, ale jednak mają swoje kontrakty, w ostatniej chwili gdzieś tam one zadziałały. To Indie na przykład, to Chicago, to są zagraniczne kontrakty. Wybrali do Live. No wybrali tamte kontrakty, a nie ten, mimo że do ostatniej chwili te rozmowy trwały, że ewentualnie zjadą na górę, ale nic nie obiecywali, no ale wybrali tamte kontrakty. No, tak się to stało. Bye.
ja myślę, że mówisz o tym koncercie, że był profesjonalny, za rok w tym momencie będzie już w ogóle super. A będzie? To znaczy ja myślę tak, że jeżeli jest to możliwe, to powrót i jak zakończę imprezę za miesiąc, ponieważ cały czas, cały mój wysiłek jest w analizowanie tego, co było. Jest to ogólne tylko obejrzenie tego, co się odbyło i na szczęście koncert się odbył i tak jak opowiadamy, to się wszystko stało. Ja mam swoje kłopoty, swoje rozliczenia, muszę to w przeciągu miesiąca zamknąć. I jak zamknę i, że tak powiem, ostatnią złotówkę albo wydam, albo zatrzymam w kieszeni symboliczną z tego koncertu, ale ją rozliczę, będę wiedział, czy jest to, czy w tamtą stronę, wtedy na pewno rozpocznę przygotowania do następnej góry. Na pewno, zdecydowanie, warto, warto i jeszcze raz warto. No zgadza się, myślę, że nie ma się czego wstydzić, bo ostatnio w telewizji transmitowany był koncert Jacksona i w porównaniu z tym koncertem, to ten był też cudowny. No, cieszy mnie to bardzo. W takim razie do przyszłego roku. No, do przyszłego roku na pewno. Ogromną pracę trzeba w to włożyć i ja ją włożę. Opinie o koncercie były pozytywne, choć wykonawcom nie udało się nawiązać kontaktu z publicznością. Nikt nie reagował na to, co dzieje się na scenie. Jedynie zespół Walk Away rozruszał zziębniętą już młodzież. Żegnam. Zapraszam na kolejne z nami spotkanie. Do zobaczenia.